Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Chciałabym Was zaprosić w przerwę pomiędzy sprzątaniem i gotowaniem na może obejrzenie krótkiego filmu z moimi propozycjami strojów na wigilijną kolację albo też na świąteczny uroczysty obiad. Mam nadzieję, że moje propozycje przypadną Wam do gustu i zapraszam do oglądania. Elementem, który będzie się powtarzał w każdej ze moich stylizacji, to czerwone paznokcie, które na święta moim zdaniem obowiązkowo muszą być. Na oczach mam też eyeliner i czerwoną pomadkę. Od razu Was przepraszam, kochani, za światło, ale nie jestem w stanie tego zmienić. Jest 12, jest południe, aha, jest ciemno na zewnątrz, dlatego muszę korzystać z lampki i nie wiem, mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć co nieco. Pierwsza z moich propozycji to sukienka, kupiona w H&M za chyba 15 funtów, jeśli się nie mylę. I ma takie żorżetowe, półprzezroczyste rękawy, bardzo luźne. Tutaj kołnierzyk troszeczkę a la Peter Pan. I jest to krótka sukienka miniowa, do tego mam czarne rajstopy, zaraz Wam to pokażę na dole. Jeżeli chodzi o biżuterię, to oczywiście mój zegarek z Michaela Korsa, który dobrze znacie. I do tego wybrałam, zdecydowałam się na tą klacz z Zary, która jest takim elementem właśnie rozrywkowym, że tak powiedziałabym, w tym stroju, który jest dość stonowany i taki bardzo poważny i chciałam dodać troszeczkę właśnie takiego uroku. I zaraz Wam pokażę, co mam na dole. Na dole mam czarne kryjące rajstopy. Widzicie, sukienka jest dość obcisła w stylu bandażowym i tak się prezentuje na mnie. Jeżeli chodzi o buty, to mam przepiękne szpilki, które udało mi się zdobyć dzięki uprzejmości jednej z moich widzek. Wspomniałam o tym na blogu i Magda kupiła mi właśnie je w River Island. Słuchajcie, są teraz na przecenie, kosztowało wcześniej 40 funtów, teraz kosztuje 20 i całkiem, to mam nawet jeszcze metkę Wam pokażę. Ktoś napisał, że to jest rozmiar 6, a to była 5, dlatego pewnie ktoś ich nie kupił. To była ostatnia para i nawet nie wiecie, jak się cieszę, że je posiadam, bo są po prostu przepiękne. Zara kiedyś takie buty właśnie też zrobiła, ale ona się wyprzedały w tempie ekspresowym i one kosztowały o wiele więcej, a te też są zamszowe i moim zdaniem są przepiękne i super będą wyglądały też do jakichś fajnych czarnych spodni. Kochani, nie wspomniałam jeszcze Wam wcześniej o tym, że każda z przedstawionych przeze mnie stylizacji jest troszeczkę inna, bo zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z Was pewnie będzie spędzał Wigilię w innym gronie i po prostu może niektóre stroje będą bardziej adekwatne do sytuacji i chwili i też osób, z którymi będziecie ją spędzać. I to jest propozycja, bym powiedziała, grzecznej dziewczynki. Mam na sobie koronkową sukienkę z Primarka, którą kupiłam na początku tego roku i ona jest w takim kremowym kolorze, bardzo podoba mi się ten wzór koronki. W pasie zawiązałam wstążkę, tu jest taka kokardka i można ją nosić na środku albo troszeczkę z boku, jak uważacie. Ponieważ sukienka nie ma ramionczek, dlatego zdecydowałam się na taki krótki sweterek i sweterek ma już dobre kilka lat, jest u mnie w szafie od, nie wiem, z 5 i on ma takie fajne tutaj właśnie lamówki, taki ala kołnierzyk i też czerwono piękną broszkę, która dodaje mu takiego uroku. Tak prezentuje się dół sukienki, buty te same co w poprzedniej stylizacji. Propozycja numer 3, kultowa biała koszula, bez której moim zdaniem święta obyć się nie mogą, ale ja przedstawiam ten zestaw w troszeczkę innym wydaniu, może bardziej zadziornym. I oczywiście głównym elementem jest biała koszula, najzwyklejsza, ta jest akurat z Timberland, ale to naprawdę nie jest ważne skąd. I jeden z najważniejszych jej elementów to oczywiście ta ozdoba pod szyją, która wygląda trochę jak krawa. To jest taki naszyjnik z Primarka, który dostałam od koleżanki, ale ona go kupiła parę lat temu. Kosztowa naprawdę grosze. I jeżeli macie ochotę, to możecie zawiesić jakąś wstążkę, nawet tą wstążkę, którą miałam w sukience. Wtedy mogłabym zrobić jakąś kokardę i przepięknie by wyglądał. Ja jeszcze, żeby przełamać jakieś stereotypy, nałożyłam też skórzaną spódnicę. Spódnica jest dość krótka, jest ze sklepu H&M. W takim kształcie i na stopach mam, zmieniłam buty, nałożyłam takie krótkie kozaczki, półbutki na koturnie. Moim zdaniem też, żeby dać taki zadziorny look. Do tego torebka, jeżeli macie ochotę, może być też błyszcząca. Moim zdaniem to nie będzie za dużo. Jeżeli nie, możecie zdecydować się na coś takiego bardziej klasycznego. Ostatnia propozycja na dziś to taki krótki topik z elementami kryształów i perełek.
bardzo mi się podoba. To może być też propozycja sylwestrowa. Ja pod spód nałożyłam jeszcze taką zwykłą bluzeczkę białą, żeby nie szokować babci i cioci oczywiście. Dlatego też torebka, która mam zdaniem pasuje do wszystkiego. Ja zdecydowałam się na najzwyklejsze czarne, obcisłe ruki. I to chcę Wam pokazać też, jak pięknie wyglądają buty do gołych stópek. Uwielbiam ten krój. Wiem, że niektóre może się on mnie zupełnie nie podobać, ale moje pierwsze buty ślubne, które kupiłam sobie, miały właśnie bardzo podobny krój, ale niestety był bardzo niewygodny i zdecydowałam się na zupełnie inne. Ale tych nie mogłam przepuścić tej okazji. I tak widzicie, prezentują się spodnie z tymi butami i z tą bluzeczką. Kochani, to była ostatnia z moich propozycji. Mam nadzieję, że chociaż jedna z nich przypadła Wam do gustu. Oczywiście koniecznie dajcie mi znać w komentarzach na dole, co myślicie o nich. Ja niestety wracam do sprzątania i gotowania. Jeszcze nie składam Wam życzeń, bo mam gorącą nadzieję, że zdążę jeszcze nagrać film dosłownie przed samymi świętami i go wrzucić dla Was. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Pa! Pieszczok, pokaż się tym pieszczoku. Morda ty mała. O tak. O, jak fajnie. A. Ojcz. Gutowi.